siemanko, witajcie na kanale Stadionersi. Dzisiaj jedziemy do Czech na Skybridge. Nie wiem, czy będzie w tym odcinku jakiś stadion, ale zobaczymy. Może gdzieś nam się uda zobaczyć. Jedziemy właśnie z Dominikiem. Dominik, siema. Bartek. Jedziemy. Jedziemy na tripa. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Mamy obsługę generalnie. Dwie godziny. Dwie godziny jechaliśmy do Sieradza z Łodzi. Był mały korek. Był wypadek na autostradzie. No i dwie godziny obsługi. Ale mamy nadzieję, że dojedziemy i wszystko będzie jakie to ma. Jednak będzie stadion. Obiecałem. Będzie. Kabanosów Tatrzyński nie mamy, ale stadion Tatrzyński jest. Tu dojechaliśmy na miejsce. Idziemy zaraz na górę, tam na tego mostu, na Skybridge. Teraz będziemy kupować bilety, jak panowie? Jest ok. Szykujemy się, zaraz idziemy. Most czeka. Piękna sprawa, czekałem na to. Jak długo czekałeś, Bartek? Jak długo czekałem, kurczę. Nie pamiętam ostatnio. Ze 4 miesiące. Tak. Kupiłem się bilety. Bartek, ile to jest 1120 koron? Mało. Mało? To nie. 1000 zł? Nie. Bilet fajne miejsce, bo tutaj są rowery, można sobie wypożyczyć. Sklepik. No to idziemy, panowie. Idziemy. Ile nas czeka drogi? Nie wiem jeszcze, ale półtorej godziny chyba lekko. Półtorej godziny. No, jest godzinka 16.30, około 18.00 powinniśmy być. Przyszliśmy kawałek, ja jestem już też wyczerpany. Widać. Przed nami jeszcze kawałek. Chodźcie, zrobimy przerwę. Nie mam siły. To jesteśmy praktycznie pod mostem. Jeszcze ile minut tam zostało? 20, pół godziny? Pół godziny drogi na most. Ale jest bardzo fajnie. I co, szedłeś? Idę. Weszłeś? No możemy iść szybciej. Ja się nudzę. Zaraz zobaczysz, jak jest ten most. Zaraz zobaczysz, jak się tam będziesz nudził. Czekam na to. 4 miesiące czekałeś na wejście? 4 dni. 4 miesiące. Wyjdzieś 4 miesiące. Teraz nie jest panie. Lekkie przejęzyczenie. O, dokładnie tak. Przepraszam, lekkie przejęzyczenie. Widzowie zrozumieją. 4 na pewno. Czekałem. To już dotarliśmy do celu. No i wchodzimy. A nie możemy przejść. Czekamy. Do wejścia. Panowie, jak podejście? Radę, nie? Chyba lajtowo będzie. No fajnie będzie, fajnie. Na pewno. Nie boisz się trochę? Właśnie nie. Za nisko według mnie. Zobaczymy. Musisz rozjaśnić może. No jest tam przecież. Rozjaśnij to. Idziemy, no. Ale. Dawaj, Malina. Tak, ja nie przejdę? To lipa. Na razie. Miałeś tu wejść, ale nie weszłeś. Dobra. Ja jestem. Idziemy. Ale ekstra. Patrzcie, ile tego jest. 720 metrów. Dominik, boisz się? Nie. Na fali trenowałem. Powiem wam, że na to co weszliśmy, czyli jakieś 3 km w górę, to nie jest tak wysoko. Nie jest tak wysoko? Ej, ale uczucie jest takie jak kiedyś, jak chodziliśmy na wykładce w Uniejowie, to tak samo bujało, nie? Tak. Jest identycznie. No jest wysoko. Jakby powiedział pan Paweł. Powiem wam, że tutaj ja to się spodziewałem, że to co za mną jest tam, że to będzie całe w siatkach to, a tutaj normalnie tylko tutaj w tym miejscu jest siatka i na przykład się boję tak wyciągnąć tutaj o.
Boję się trochę. Trochę się cykam. Tu jest w ogóle gorzej. Tu jest 1,50 m, jak pan Paweł by powiedział. Na początku było ok, ale tu już jak weszliśmy dalej, to już jest... Jest trochę fajnie, ale tak... Nie ma lęku wysokości i tak dalej, ale się nie spodziewałem, że tu będzie po prostu może tak, o. Ale wejdź w dół. O kurde, tak w dół patrzę. Dobra, spoko też. Pan Dominik mówił o tym, że wcześniej jak sobie tam jechaliśmy, że ci co jakieś tam lubią wrażenia, to będą zawiedzani, ale ja wam powiem, że jest bardzo fajnie. Trochę daje tutaj adrenalinki małej, taki tyci. Jedna atrakcja za nami, idziemy jeszcze na Skywalk, no i zjazd mamucią. No i mamy Skywalk. Robi wrażenie. No pewnie mocno wieje, ale w ogóle totalne pustki. Piątek 18, nie ma nikogo. Ja z Bartkiem, wieje strasznie. Tą rurą byśmy chcieli zjechać, ale nie wiem czy damy radę. Idę sobie normalnie, nie? Skywalk. A tu jakiś gościu. O, wyjście gorsze. A kulanka się. Jest dobrze. Pan Bartosz niczego się nie boi. 100 metrów w dół. Ze Skywalka widać też idealnie most, na którym byliśmy. I piękną dolinę. No, widoki są obłędne. Piękna dolina. Czas na ostatnią atrakcję, zjazd kolejką mamucią. Dobra, ostatnia atrakcja. Patrzcie, wjeżdżamy, mamucia, zjeżdżalnia. Zobaczymy jak to będzie. Ale Dominik piszczał, także będzie hardcore. Patrzcie na to. Nie wiem czy to przetrwam. Ale jak hardcore! Patrzcie. Co, sztosik, tak? Zjazd był sztosik. Ja nie zjechałem, bo... Mamucia zjeżdżania. Sztos polecam, naprawdę. Nie spodziewałem się, że tak... Naprawdę sztosik. Sztosik naprawdę. Arturek, żałuj. Zimno w głowę było. Dominik trochę... Jadę tam wolno. Za wolno jechał, naprawdę. O stronę Majty, ale... Dobra, daliśmy radę. Ja nie zjechałem, bo chciałem po natury tak na spokojnie poodżywiać się tutaj. Tak, jutro, bo jutro będzie też natura, także dobrze, na razie. Szybki teleport, dzisiaj już jest kolejny dzień. Idziemy na śnieżnik, naładowane bateryki przez noc i ciśniemy. Naładowane są? Naładowane, lecimy. No, wyłącz nawigację. Wszystko naładowane, gitara. Jakiś film? Rozłożysz się na... Weźmiemy sobie miejsce. Patrzymy, że prawie można podciągnąć, nie? Mamy źródło Mariana. Co? Mamy źródło do Mieszka. Do Mieszka... dobra, wytnij to. Zdobyliśmy śnieżnik, za mną jest wieża budowana nowa na śnieżniku. Bardzo kontrowersyjny budynek, będzie przeszklony, niektórym nie będzie się to podobało. Ja uważam, że można trochę nowoczesności w takich miejscach przekazać do kultury, także spoko. Jak chłopaki oceniacie wejście? Nie było tak źle. Było jedno miejsce takie gorszawe, ale poza tym trasa nawet dobra. No,
myślę, że na luzie większość osób wyjdzie. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Widzimy się dalej gdzieś tam. Tak zwane piwo zwycięstwa. Smakuje idealnie. Idealnie, na śnieżniku. Nawet słoneczko wyszło. Zdrówko. Nawet dobrze, to już schodzimy z góry. Byliśmy w schronisku, zjedliśmy jedzenie. Było takie sobie. 5 na 10. 5 na 10. Ja mogę powiedzieć, głowie, że 6 na 10. My z Nowinkiem zjedliśmy żurek, Bartek zjadł fasolkę po bretońsku, ale ten żurek był bardzo rozwodniony. Nie nagrałem, bo tak wzięliśmy razem tam z innymi ludźmi, tak. No, ale tak to nie polecamy jedzenia, przynajmniej żurku w schronisku na śnieżniku, a tak to spoko. Okay. To jesteśmy na parkingu przy Szczelińcu, zaraz lecimy na Szczeliniec. Szybki siku. Tam idzie i... Idziemy dalej zobaczyć te skały. Halo. Już kawałek przeszliśmy. Szczeliniec jest bardzo przyjemny dla małych, dużych, chudych, grub. Bardzo przyjemny. Na Szczelińcu jest w miarę przyjemnie, wcale nie ma tłumów. Można sobie bez problemu zrobić zdjęcie, tam się widzę, także spoko, polecam. Wcale nie ma tłumów. No już schodzimy ze Szczelińca, będzie koniec. Bardzo fajnie. Co mogę powiedzieć? Bardzo przyjemnie. Jest wieża nowo budowana, przez który niektórych ludzi jest. Mamy to. Mówią, że to jest kontrowersyjny budynek. Mamy to. Ponieważ... Kurwa, jeszcze raz. Ja pierdzielę. Nie, właśnie chujo. Wrażenie to zrobiło na mnie... A tu już jest tak, kurwa? No, ale ja tu robię życiówkę, a ty mi przeszkadzasz, no. Ja tu robię życiówkę. O co opowiadasz? Dobra, jeszcze raz.